ósma kolejka pierwszej ligi futsalu, grupa północna. Jesteśmy w hali w Grębocinie przy ulicy Szkolnej 4. Witamy serdecznie ze spotkania Toruńskiej Akademii Futsalu, która mierzy się dzisiaj z Widzewem Łódź Futsal. Na to spotkanie serdecznie zapraszam Państwa Wojciech Wiśniewski. Obie drużyny już pojawiły się na parkiecie, a więc czas przedstawić składy obydwu drużyn. Zespół Widzewa Łódź Futsal przyjechał do Grębocina w następującym składzie. Z numerem 1 w bramce kapitan zespołu z Łodzi Dariusz Słowiński, z numerem 2 Jan Dudek, 4 to Tomasz Gąsiarz. Ekipa gospodarzy pod dowództwem trenera Michała Suchowskiego wystąpi w następującym składzie. Bramkarzem zespołu pierwszym, który wyszedł na parkiet, z numerem 25 Dawid Kraśniewski, kapitanem z numerem 10 Mateusz Kończanski. Pierwszą piątkę uzupełniają z 12 Dawid Kawka, 23 Michał Suchowski, 29 Maciej Jankowski. Michał Suchowski, podobnie jak w zespole gości krającym trenerem w zespole TAF-u Toruń. TAF Toruń, jak już mówiłem wcześniej, zespół zajmujący 10 miejsce, ale zespół grający bardzo ofensywnie, co za tym idzie strzelający dużo bramek, ale jednocześnie bardzo dużo goli tracący jest od początku. Gospodarze przed szansą, Dawid Kawka próbował zagrać w pole karne, dobrze jednak obrońcy zespołu Widzewa Łódź. Dobra sytuacja, teraz zespół TAF-u Toruń ratuje w tej sytuacji Dawid Kraśniewski. Dani Bocznej rozpoczynają widzewiacy, Stanisławski po nodze grającego z numerem 21, a więc Jakuba Chapki w zespole TAF Toruń. Blokowane to uderzenie i szansa na kontę dla TAF Toruń, 3-2 wychodzą gospodarze tego meczu. Przypis uderzenia, ale zbyt łatwe dla Dariusza Słowińskiego, by gospodarze mogli wyjść na prowadzenie. Rozpędził się Jankowski, ale dobrze wrócili gracze z Łodzi do defensywy. Ubikło się Jankowski w płynnych z dwójką, trójką rywali, no ostatecznie, gdy udało mu się minąć rywali, przewrócił się na piłce, szansa na kontę dla Widzewa Łódź. Strzał, taki niesygnalizowany strzał, po długim rogu uderzał Norbert Błaszczyk, piłka jednak minimalnie minęła światło bramki ekipy gospodarzy. Jankowski wygrał pojedynek z Dudkiem, wygrał także z drugim rywalem. Kawka, ależ kapitalnie teraz Dariusz Słowiński obronił, przerzucił sobie z lewej na prawą nogę Dawid Kawka. No i powinno być 1-0 dla miejscowych, pokazuje Michał Suchowski Kawce, że był kompletnie niepilnowany, w zasadzie dwóch na bramkarza wyszli gracze TAF-u Toruń po tym kapitalnym indywidualnym rajdzie lewą stroną boiska Macieja Jankowskiego. Suchocki z linii bocznej, przewaga optyczna zespołu toruńskiego na początku drugiej połowy. Kawka w polu karnym przerzucił na lewą nogę, no i to powinna być bramka dla gospodarzy. Teraz buduje Niemiec niesamowicie Dawid Kawka. Jeszcze podpowiadający swoim kolegom, jak to ma być rozgrywane. Dobre uderzenie. Suchocki, dobra piłka, Kończalski, 1-0. Jakub Wiśniewski kapitalnie rozegrał Mateusz Kończalski, no i w 32 minucie bramka dla ekipy gospodarzy. Jakub Wiśniewski, kapitalna bramka, teraz celebrowana przez zespół gospodarzy. Michał Suchocki, trener zespołu gospodarzy, najbardziej zadowolony z tego, co wydarzyło się w 32 minucie. Błaszczyk, prawa strona boiska, Błaszczyk do Stanisławskiego, ale zbyt mocne podaje teraz, 3-2 na bramkarza, idzie zespół TAF-u Toruń. Jankowski do tkawki, 2-0. To się musiało tak skończyć, 2-0, kontra, strata piłki Marcina Stanisławskiego. Przejął piłkę Maciej Jankowski, podał do Dawida Kawki i w 34 minucie ekipa gospodarzy obejmuje prowadzenie już dwiema bramkami. Na prawej Dudek, właśnie piłka pod jego nogami, Olszewski. Niedokładnie, no też szansa, Kawka, poprzeczka ratuje zespół Widzewa. Rzucił się pod nogi oddającego strzał Mariusza Boszczyka. Słowiński, dobra interwencja Kraśniewskiego. Kończalski, ta piłka w bramce łodzianie dla ekipy gospodarzy, niestety nie. Dudek przepuścił piłkę do Słowińskiego, 3 minuty, niespełna już nawet 3 minuty, 2 minuty 45 sekund. Wiśniewski przez całe boisko, Wiśniewski i jest 3-0, kapitalne to uderzenie Jakuba Wiśniewskiego. Druga bramka w tym spotkaniu, cieszą się gracze TAF-u Toruń, bo już to prowadzenie jest bardzo, bardzo wyraźne, 3-0, 2 minuty 44 sekundy tego spotkania do końca nam zostały, no i gospodarze coraz bliżej odniesienia zwycięstwa. Jego jeszcze odbiła się od słupka i padła do bramki zespołu Widzewa, Widzew odpowiada bramką, kilka sekund później szybkie rozegranie Wojciecha Łasaka do Mariusza Błaszczyka, 38, jeszcze minuta tego spotkania. Mariusz Błaszczyk, trzecia bramka w sezonie tego zawodnika, pierwsza Widzewa w Grębocinie, 1-3. Tego czasu już dużo nie pozostało, dokładnie w tym momencie 30 sekund spotkania w Grębocinie do końca meczu. Słowiński, dobra interwencja Kraśniewskiego, strzał Mateusza Kończalskiego i jest czwarta bramka dla gospodarzy. Mateusz Kończalski strzałem przez całe boisko, w zasadzie
zapewnia już pełną pulę gospodarzem w tym spotkaniu. 23 sekundy do końca tego spotkania. Mateusz Kończalski, kapitan ekipy gospodarzy, zdobywa swoją piątą bramkę w sezonie, czwartą w dzisiejszym meczu. Widzew już cofnął się na swoją połowę i to spotkanie w tym momencie właśnie dobiega końca. Toruńska Akademia Futsalu pokonuje Widzew Łódź 4-1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Jakub Wiśniewski, jedno trafienie dołożył Dawid Kawka oraz Mateusz Kończalski. Bramkę, jak się później okazało, honorową dla ekipy gości zdobył Mariusz Błaszczyk, a więc ta w Toruń odnosi trzecie zwycięstwo z 9 punktami. Przesuwa się w tabeli, wyprzedzając łódzki Widzew, który pozostaje z 7 oczkami, ale 2 spotkaniami do rozegrania. Było to dobre spotkanie, bramki oglądaliśmy dopiero w ostatnich 10 minutach, ale warto było czekać, bo poziom tego meczu mógł naprawdę zadowolić i ta w Toruń, Widzew Łódź stworzyły dobre futsalowe widowisko w hali Grębocinie.